15.40 jest godzina, czyli jest za 20.16. Jesteśmy na razie wszyscy obsrani, jak to wszystko wyjdzie. Czekamy na te tłumy osób, które przyjdą i to na tym wszystkim zależy. Wszystkie kapele przyjechały, jest Embargo, jest Ina House of Brick, jest Poznań, wszyscy są na czasie. BSL siedzi, wszystko jest nagłośnione. Czekamy na ludzi, no co mogę powiedzieć, czekamy na ludzi. Witamy wszystkich, jesteśmy zespół Embargo z Warszawy, witamy cały Szczecin i całą Polskę. Przyjechaliśmy tutaj na zaproszenie na wiosenną dawkę Hałasu 3 do klubu Hipnoza. Mamy nadzieję, że dzisiejszy koncert będzie zajebisty. Mam nadzieję, że jak najwięcej z Was zobaczy nas tu na żywo, a tych, którzy tutaj nie będą, zapraszamy na przyszłość, na pewno się jeszcze tutaj pojawimy. A co ja mogę dodać? Spałem godzinę, jechałem tu bardzo długo, cieszę się jak mnie ilknął. Co mogę dodać? Masę, masę coś do dodania? Powiedziałeś w końcu, kto nas zaprosił, czy nie? No, no to ja w takim układzie powiem, zaprosił nas zespół, z tego co się orientuję. Mam nadzieję, że gafy nie walne, ale płatki. Chłopaki właśnie stąd, bardzo dziękujemy za zaproszenie i mam nadzieję, że będzie jak najlepiej, że damy z siebie dzisiaj jak zwykle wszystko. Dziękuję bardzo. Jaką muzykę gramy? Generalnie raczej coś z pogranicza rocku i może odrobiny metalu i raczej tak... Bez jakiegoś generalnie pedalstwa żadnego. Bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, nie wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na zły. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie skłócił ktoś, kto pokochał mnie. Raczej mocno, ciężko, mam nadzieję, że ambitnie. No i przede wszystkim jeszcze jedna sprawa, brakuje tutaj dwóch naszych członków, których nie ma z nami. Troszeczkę leżą w hotelu, żeby trochę odpocząć przed koncertem, Świstaka i Jimiego, także no, będą wszyscy na scenie, to ich wszystkich poznacie również. Jesteśmy Berest, przyjechaliśmy z Poznania. Tutaj siedzi Krzywos, perkusja, rzepa, bas, Q, pikoła z gitary. Ja jestem wokalistą tego zespołu. Przyjechaliśmy, żeby rozjebać wam dupy. Będzie dobrze. Kiedyś w kiosku spotkałem kolegę, ja kurwa się nazywał i powiedział, żebyśmy wpadli do Szczecina. To wpadliśmy. Pogramy sobie chwilę. Na chwilę obecną promujemy demówkę pod tytułem S2S Promo 2003, która jest dostępna w internecie na stronie www.b-a.art.pl, jednocześnie na stronie strefa.pl, mp3wp.pl, na liście przebojów new metalowych hitów, na której przez 3 miesiące prowadziliśmy. Nasza muzyka jest też często słyszalna w radiu Afera poznańskim. Jakby wszyscy organizatorzy byli tacy jak Kuroń, to normalnie było dobrze z koncertami, a różnie bywa. Tak, przede wszystkim chcieliśmy powiedzieć www.b-a.art.pl. To nasz dom. A chcieliśmy także podziękować paprykarzom, że nas tu zaprosili. Ale robisz sinka. Nie, no spoko. Ale to nie było dowalenie, to było ogólnie, pozdrowienia. To było very cool. Pozytywne pozdrowienia. Pozytywne wybrat. My jesteśmy niemedialni, także dziękujemy. Ja muszę się jeść, że się to mój. Ja czuję, że serce beje radoza. Uśmiecham się, bo słyszę twój płacz. I czuję ciepło, też odległa. We'll be right back.
czuję. W sumie wiesz co, to już trzecia dawka i właściwie się już nie denerwuję tak jak przy poprzednich. Tak, słuchaj, od każdego bierzesz po 10%. Pozdrawiamy, ile a jak nie, to napierdalaj, kurwa, bezwzględny terror, stary stop. Od każdego bierz 10%. Luz, totalny luz. I to, co zostanie, a zostanie pomniejszone o to, co ja wyjeździłem, no to, kurwa, zostawisz mi, a może się okazać, że będziesz musiał dołożyć ze swoich pieniędzy. No. Wiem, że wyjdzie zajebiście, bo najwięcej roboty włożyliśmy w tą dawkę, więc zajebiście. No, były problemy z niektórymi sponsorami, którzy do tej pory się nie wywiązali. Ale to się okaże, kurwa, podawcą. Mamy, kurwa, najlepszy sprzęt w tym mieście w ogóle, jaki jest chyba. Jak przypierdolimy, to tutaj ściany po prostu, te działowe wszystkie wylewy. Będzie zajebiście. Sorry. No więc, kurwa, niestety płatki zapomniały o mnie i o moim zespole Ciasny Dym. Gramy już od połowy lat 80. niestety, kurwa, ani jednego festiwalu nie zaliczyliśmy. Nie podaruję im tego, skurczysyny jebane. Pozdrawiam mojego kolegę z zespołu, Kamilka. Cześć, jesteśmy In A House Of Brick. Ja jestem Pepe, gitarzysta zespołu. A tu kolejno. Kolejno jeden.
Kolejno dwa, kolejno 8. 3, 4 i kolejno 5. To wszystko, co miałem do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Następny będzie pan Mariusz. Tak. Cześć Kwiecia i Jehop. Jesteśmy z Zabrza. I tyle w sumie. Jesteśmy tylko Zabrze chyba. Nic więcej o nas nie można powiedzieć. Trzeba nas usłyszeć. Pan powie. Ja generalnie nie mam nic do powiedzenia w tej sprawie. Dziękuję. Przyjechaliśmy z ramienia SLD. No i w ogóle jestem Ryszard i gram na basówce. To zapomniałem. Tak, już kilka razy. Jest rewelacyjnie pan akustyk, który nie ma włosów, jest po prostu niesamowicie wspaniałym człowiekiem, ciepłym, bardzo oddanym swojej własnej pracy i bardzo dziękujemy mu za cały wkład, jaki tylko mógł wnieść w całą tą imprezę. A przede wszystkim dziękujemy ludziom, którzy stworzyli ten plakat, którzy zaprosili tę kapelę, którzy robią to po raz trzeci, myślę, że nie ostatni. To była chwila powagi, mi się wydaje, jest na miejscu, prawda? Ja myślę, że... Ja chciałem jeszcze podziękować panu akustykowi, że nie każe do siebie mówić o Boże. A ja jeszcze tylko, ja chciałem w ogóle podziękować panu akustykowi, tak? Tak, od za... Pana akustyka. Pozdrawiamy panie akustyku. Mateusz z portalu Hard Zone. My patronujemy właśnie wiosennej dawce hałasu i zespół In a House of Brick to jest jeden z zespołów, któremu pomagamy. Ich stronę internetową znaleźć można pod adresem iahobhardzone.pl. Bardzo dziękujemy. Słuchajcie, nie ma za co.